Przypadkowo podczas przeprowadzki znalazłem film, który nakręciłem amatorską kamerą Kwarc 2 produkcji radzieckiej z napędem sprężynowym. I to jest jedyny dokument dotyczący tej wieży, która mogła stać się krakowską wieżą Eiffla, centrum sportów ekstremalnych. Ale ja nie pamiętam historii tej nowochódzkiej wieży. To był słup wysokiego napięcia przebudowany na wieżę spadochronową i moim zdaniem wieża powstała w okresie budowy najstarszej części Nowej Huty. Nie ma żadnych śladów po tej wieży. To tym bardziej ten film trzeba zobaczyć. Pewne elementy z wieży wysokiego napięcia wykorzystane. Jak to się fachowo nazywa? Platforma. Platforma. Obrotowa. Spadochron był oczywiście na linię, żeby wiatr śmiałka nie zniósł gdzieś. Grudzień to tak. Był. 67. Siódmego. Tak. Tak. Kamerę dostałem na Mikołaja 6 grudnia. Tam na saneczkach się zjeżdżał, pamiętasz? Tak. No, piękna, nitowana konstrukcja. No, wieża liczyła około 300 stopni. Byliśmy tam ze szkolną wycieczką. Nie wiem, czy pamiętasz. Pamiętam. Uciekło nam, w którym roku ta wieża została zburzona, bo ty wyjechałeś na studia do Warszawy. Tak, więc na pewno po 68, po maturze. Ale czemu ją zburzono? Komu to przeszkadzało? W amatorskim klubie filmowym Nowa Huta realizowano głównie filmy dokumentalne, jak również animowane i eksperymentalne. Wśród tych ostatnich na uwagę zasługuje film absolwenta Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych Stanisława Jakubczyka, który w 1964 roku zrealizował etiudę, wykorzystując miskę z wodą, farby i podgrzewając emulsję taśmy Orwokolor. Film ten był pokazywany na festiwalach w kraju i za granicą. Mm-hmm.